Cześć! Dzisiaj pierwszy taki film z tej serii na moim kanale, czyli mierzymy ubrania influencerek. Zaczynamy od nowo otwartej marki, Kasi Fusialki z ekipy. Marka Kasi nazywa się Indeste. Paczkę zamówiłam w dniu premiery 15 grudnia, 18 grudnia już była w paczkomacie, także działają naprawdę sprawnie. Zaraz ją otworzymy i pokażę Wam, co znajduje się w środku. Prezentuje się paczka po otwarciu. Mamy wlepki z logo. Mamy specjalną karteczkę. Dziękujemy za zakupy naszych produktów. Będzie nam niezmiernie miło, jeśli oznaczysz nas podczas otwierania paczki. Nawet nagrywam filmik. Dodatkowo dostaliśmy w gratisie taką siatkę materiałową. Zaraz ją otworzę i zobaczymy. Ta torebka, siatka, jak zwał, tak zwał, wygląda naprawdę przepięknie. Widać, że jest to haftowane, więc na pewno ją będę wykorzystywać. Naprawdę bardzo ładnie to jest zrobione, wszystko dopracowane i myślę, że na promocję sklepu bardzo fajny akcent i miłe zaskoczenie, że są takie gratisy. Przechodzimy do meritum zamówienia. Ja zamówiłam dwa komplety, jeden komplet dresowy i jeden komplet bluzki z spódnicą. Zaczynamy od złotego kompletu. Komplet kosztuje 169,99 zł. Rozmiarówka kształtuje się następująco. Jest XS na S, M na L i również jest rozmiar 146×158 cm. I materiał 75% to wiskoza, 25% to lurex i 3% to lycra. Elastyczny materiał, spódnica wykończona podszewką, kolor beżowo-złoty, lekki, przyjemny w dotyku materiał. Również na stronie jest cały opis, jak pielęgnować, jak prać i co fajne, jest napisane, jaki wzrost ma modelka i jaki nosi rozmiar. Więc to też zawsze jest jakieś ułatwienie w wyborze. Fajną informacją jest to, że woreczki są eko i są przeznaczone do recyklingu. Ja już się przebrałam w ten komplet, ja mam rozmiar M na L i ta rozmiarówka jest dla mnie troszkę średnia ze względu na to, że góra jest dla mnie jak najbardziej ok, ale ja mam dość duże wcięcie w talii, uda mam troszkę szersze, przez co spódnica jest zdecydowanie dla mnie za duża i odstaje mi zarówno z tej strony, jak i z tej strony. Co do długości spódnicy, jest dla mnie jak najbardziej ok. Mam ją do, tak, do 3/4 uda, więc naprawdę dla osób, które są wyższe, ja mam 1,73 cm, to jest to jak najbardziej odpowiednia długość. Nie jest za krótka, nie jest za długa. Dużym plusem jest podszewka, bo ja specjalnie ubrałam ciemną, czarną bieliznę. Sprawdzić, czy spódnica będzie prześwitywać, ale kompletnie nie prześwituje, więc ta podszewka naprawdę to duży plus. Myślę, że normalnie ten materiał by prześwitywał. Co do bluzki, jest naprawdę bardzo fajna, nie jest za krótka, nie jest za długa. Również rękawy są odpowiedniej długości dla mnie. Nie są za krótkie, nie są za długie, mogę spokojnie ruszać rękami. Ale właśnie dla mnie zdecydowanie minusem jest to, że nie można kupić oddzielnie spódnicy, oddzielnie bluzki, bo spódnicę na pewno muszę odesłać, bo jest za mnie za duża. Szkoda właśnie, że nie ma możliwości wybrania sobie po prostu rozmiaru góry i dołu. Boję się, że z dresem może być u mnie tak samo, że coś będzie dla mnie za duże, a druga rzecz będzie ok. Gdy ubrałam ten komplet, od razu miałam przed sobą Kasię, która chodzi właśnie w takich rzeczach, więc to też jest fajne, że naprawdę ta marka jest jakby związana z nią. Nie są to ubrania, w których Kasi nie zobaczymy, tylko faktycznie Kasia chodzi w takich bluzkach, chodzi w takich spódniczkach. To nie są jakieś randomowe ubrania, w których Kasia nigdy nie chodzi, tylko faktycznie Kasia chodzi tak ubrana. Często możemy zobaczyć Kasię w takich spódnicach, takich troszkę dziewczyna ze Stanów, o tak mi się kojarzy, taka dziewczyna z liceum ze Stanów. Ja się czuję bardzo młodziutko w tych ubraniach, mam wrażenie, że tak z 3 lata młodsza się czuję i mogłabym należeć do jakiegoś klubu czy liderek. Co się zostawię? Raczej nie, ze względu właśnie na tą spódnicę, że bardzo, bardzo mi spada, więc to mnie denerwuje, ale bluzka bardzo mi się podoba.
Ogólna ocena kompletu myślę, że dałabym takie 6 na 10, bo nie jest to za bardzo mój styl. Bluzka jest ok, spódnica jest ok, ale właśnie ta złota nitka mi nie leży. Nie wiedziałam, że ta złota nitka jest, może jest w opisie. Zaraz przeczytam. Ok, ja po prostu nie przeczytałam opisu, ale jest napisane w szczegółach, że komplet składający się z bluzki z długim rękawem oraz mini spódnicy został przepleciony złotą nitką. Ja nie przeczytałam tego opisu, więc to jest mój błąd. Chcę znać, jak wy oceniacie ten komplet i jak on prezentuje się na mnie. Czy wam się podoba, czy nie, czy zostawić, czy nie. Może posłucham waszych rad z komentarzy i jednak zostawię. Kolejna rzecz, którą zamówiłam i jest to ostatnia rzecz, zamówiłam dwa komplety. Drugi komplet jest to komplet welurowy Indestructible czarny, taką ma nazwę. I są tutaj spodnie, zarówno jak i bluza. Rozmiary to XS na S, M na L, XL na 2XL. Więc fajnie, że Kasia pomyślała o osobach troszkę większych i również jest rozmiar 2XL. Welurowy dres w kolorze czarnym, który nigdy nie wychodzi z mody i podkreśli twój niepowtarzalny styl. Biały haft Indestructible, umieszczony na linii piersi, dodaje kompletowi subtelny dziewczęcy charakter. Luźny krój nie krępuje ruchów i pozwala na dużą swobodę. Dzianina, z której wykonaliśmy komplet, jest niezwykle miła w dotyku i przyjemnie otula ciało. Bluza ze ściągaczem w talii i spodnie z wysokim stanem nie krępują ruchów i idealnie podkreślają figurę. Ja już przebrałam się w ten dresik i co do materiału, jest on turbo przyjemny, jak kocyk po prostu. Od razu zrobiło mi się jakoś tak cieplutko, przyjemnie, więc materiał cudo, jeśli właśnie chodzi o taki welurkowy. Mam też welurkowy dres innej marki i nie jest on tak milutki, kompletnie nie jest. Wykonanie tego napisu bardzo mi się podoba, jest bardzo ładnie zrobione, podoba mi się czcionka i faktycznie ta cała marka jest ze sobą powiązana, trzyma się w całości. Gumka jest bardzo duża i też dobrze uciska. Fajne jest to w tej gumce, że tak naprawdę możemy sobie tą bluzę podciągnąć, tą gumkę, tak? I mieć taką krótką bluzę, ale możemy również dać w dół i mieć taką troszkę dłuższą, jak to woli. Myślę, że ta gumka ma wiele zastosowań w tym dresie. Również w spodniach jest taka sama gumka, spodnie są z wysokim stanem nad pępek, więc fajnie wszystko trzymają. Nie jest jakoś bardzo uciskająca, ale faktycznie dobrze trzyma wszystko w pasie. Co do rozmiaru, jestem tak średnio nastawiona, bo to jest niby M na L. Faktycznie są rozciągliwe te spodnie, ale one na mnie są opięte, zaraz wam pokażę. Więc jak jest większa osoba, która nosi rozmiar L, ja noszę zawsze M-ki, to faktycznie może mieć trochę je jak leginsy. Chcę wam pokazać, jak leżą te spodnie, ale mam średni obiektyw. Tak one się na mnie prezentują, więc ja mam jeszcze luz. Jeszcze fajnie, tylko że to jest rozmiar M na L, więc myślę właśnie, że osoby troszkę większe będą miały z tym problem. Przy nogawkach również jest taka sama gumka, co w pasie, jak i przy rękawach, więc wszystko fajnie ze sobą współgra. Tutaj jakieś nitki odstają, ale to myślę, że normalne. Ogólnie nie ma tu jakoś tak dużo jakichś takich niedopracowań. Tutaj też mi jakaś nitka wystaje. Moje spostrzeżenie, kiedy zaczęłam się troszkę ruszać w tym dresie, to kaptur bardzo zjeżdża do tyłu i po prostu czuję, aż mnie tak ciągnie troszkę, więc to jest strasznie denerwujące, że cały czas jakby muszę sobie ten kaptur poprawiać, żeby był taki troszkę lekki dekolt, bo kaptur jest naprawdę ogromny, przez co jakby ciągnie cały materiał do tyłu i muszę sobie go co chwilę ustawiać, ale to jakby jest już stricte moje spostrzeżenie i moje takie widzimisię.
Również w przypadku tego dresu mogę powiedzieć to samo, co na temat tamtego kompletu, że wyobrażam sobie Kasię w tych ubraniach. Kasia właśnie też chodzi w takich dresikach, zawsze często ją widujemy właśnie w dresie, coś tego typu, właśnie taka luźna bluza, więc to jest naprawdę duży plus, że ta marka jest naprawdę jej, że jest, idzie to odczuć, że to jest jej, że to jest przemyślane, że ona tam miała duży wpływ w tą markę. Nie wiem, czy wspomniałam wcześniej, ale cena tego dresiku to jest 249,99, więc również to, że to jest sprzedawane razem, powoduje, że ta cena jest niższa, bo jeśli wejdziemy na jakieś inne sklepy influencerek i zobaczymy, jaka jest cena bluzy, a jaka jest cena dresów, jest to zdecydowanie więcej niż 250 zł. Także to jest duży plus, jeśli chodzi o cenę, że jak się sprzedaje komplet, to wychodzi to taniej. Jednakże szkoda, że nie ma możliwości wyboru rozmiaru po prostu, bo ja z chęcią górę przegarnęłabym S-kę albo samą M-kę, a spodnie właśnie M-ka na L są dla mnie ok. Więc po prostu bluzę chyba wybrałabym mniejszą. A ogólna ocena tego dresiku jest takie 7, 7,5, 8 na 10. Za to, że materiał jest naprawdę milutki, haft jest piękny, fajnie są wykończone te gumki, wszystko jest ładnie zrobione i jest faktycznie przemyślane, wszystko jest jednością z Kasią. Przechodząc do podsumowania mojego zamówienia. Jeśli chodzi o ogólny wygląd paczki, naprawdę duży plus, że są wlepki, że jest dodatkowa darmowa, gratisowa torba, że jest autograf Kasi, że jest dodatkowa karteczka, dziękujemy za zamówienie. Na takie rzeczy ludzie zwracają uwagę i ja również na to zwracam uwagę, bo jakoś tak, jeśli byłaby tam same ubrania, to by była taka basic paczka, a tak to jakoś tak od razu uśmiech się na twarzy pojawia. Duży plus, że folie są do recyklingu, sam karton z logiem też bardzo ładnie wygląda i bardzo podoba mi się ta ważka. O czym wam jeszcze nie powiedziałam, o metkach. Tak wyglądają metki, również mają tutaj ważkę, tutaj jest nazwa firmy, metki są ładne marmurkowe, tutaj jest logo i tutaj jest napis "This one is for you". Co do poszczególnych ubrań, komplet bardzo ładny, szkoda, że nie wiedziałam, że będzie ta złota nitka, no ale to nic nie szkodzi. Bardzo mi się podobał, jednakże chyba go odeślę, bo chyba do końca to nie jest mój styl, czuję się w tym tak za bardzo dziewczęco, ta spódniczka tak nie do końca do mnie przemawia, bo bluzka jak najbardziej ok, jak widzicie teraz też mam taką bardzo podobną bluzkę, tylko czarną w takim samym kroju, więc bluzka jak najbardziej tak, co do spódnicy nie do końca, dres, materiał, cudo, po prostu mogłabym z niego nie wychodzić. Jednakże nie wiem, czy ta bluza jest na pewno dla mnie, czy nie jest za duża troszkę, ale czekam na wasze opinie i przeczytam komentarze, co myślicie o tych ubraniach i wtedy dopiero odeślę. To by było na tyle, dajcie znać, co myślicie o tym filmiku i czy chcecie, żebym kupiła również inne ubrania influencerek, kto by był następny, może Versow, może Lexi. Dajcie znać w komentarzach, kogo ubrania następnym razem testujemy i co myślicie o tej serii, czy zostawić te ubrania, czy nie zostawić, czy coś kupiliście u Kasi i czy planujecie coś kupić u Kasi w sklepie. Dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że filmik wam się spodobał, podajcie do mnie na Instagrama, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz i widzimy się za tydzień. Buziaki!